Cel zasadniczy. Dotrzeć do miejsca spotkania z bojownikami ruchu oporu. Jest to jeden z ostatnich całych mostów w tym rejonie. Stopień ochrony odzwierciedla ten fakt. Dwuosobowe patrole strzegą mostu w dzień i w nocy. Ponadto na każdym krańcu mostu są budki wartownicze, a w nich oddziały rezerwowe. Misja zaczyna się tutaj. Naszym zadaniem jest niepostrzeżenie przekroczyć most i dostać się na drugi brzeg rzeki. Misja kończy się z chwilą spotkania z bojownikami ruchu oporu i naszym odejściem. Cel zasadniczy. Uwolnić pilotów więzionych w budynku rafinerii. Cel dodatkowy. Zniszczyć pozostałe nieuszkodzone zbiorniki. Jest to niesprawna, ale dobrze strzeżona rafineria ropy naftowej. Zakład zbombardowano ostatniej nocy i trwają tam teraz intensywne prace naprawcze. Ponieważ wszyscy robotnicy to więźniowie, wszystkie wieżyczki strażnicze są zwrócone do wewnątrz i stanowią ogromne zagrożenie. Oprócz robotników jest tam również trzyosobowy patrol więzienny. Wewnątrz budynku są też z pewnością inni żołnierze strzegący pojmanych pilotów. Misja zaczyna się tutaj. Jedyne kryte wejście do podziemi znajduje się tutaj. Strzelcy wyborowi mogą wyeliminować strażników na wieżyczkach z tego miejsca. Pozostali komandosi muszą być gotowi do ostrzelania budynku w chwili strzału. Zbiorniki należy wysadzić, umieszczając ładunki w tym miejscu. Misja kończy się z chwilą, gdy uwolnieni piloci znajdą się przy wyjściu z kanału. Cel zasadniczy. Uwolnić pilotów więzionych w budynku stacji kolejowej. Cel dodatkowy pierwszy. Zniszczyć transformator zasilający szperacze obrony przeciwlotniczej. Cel dodatkowy drugi. Podpalić cysternę kolejową, aby wskazać cel bombowcom. Jest to dobrze strzeżona stacja kolejowa za linią wroga. Ważne punkty obserwacyjne są strzeżone przez patrole wojskowe. Inni wartownicy są w budynku stacji i obok rampy załadowczej. Wokół stacji kolejowej rozmieszczono kilka działek przeciwlotniczych z obsługą. Transformatora strzegą ciężkie karabiny maszynowe zamontowane na wieży. Misja zaczyna się tutaj. Musimy przedostać się niezauważeni do budynku stacji kolejowej. Mamy uwolnić pilotów pod warunkiem, że są tam jeszcze. Następnym zadaniem jest zniszczenie transformatora za pomocą bomby zegarowej. Tą samą metodą podpalimy cysternę. Misję kończymy w tym miejscu. Zjawiliśmy się za późno. Na szczęście wagon towarowy z jeńcami wojennymi znajduje się na końcu pociągu, między dwoma opancerzonymi wagonami. Musimy je zniszczyć, a także wyeliminować wszystkich wartowników w pociągu. Jak się wydaje, większość Niemców zgromadziła się pod mostem. Inni żołnierze są natomiast w budynkach starej fermy. Wróg wystawił ponadto uzbrojone warty i czujki. Zaczynamy w tym miejscu. Naszym celem jest przedostanie się do wagonu z jeńcami i wyeliminowanie wszelkiego oporu wroga. Musimy również sprawdzić teren dookoła, aby żaden z wrogów nie pozostał przy życiu. To zakończy naszą misję. Cel zasadniczy. Zniszczenie śluzy. Śluza w żelaznej bramie to ważny punkt żeglugowy na rzece Danube. Odzwierciedla to jakość strażników. Oprócz stałego garnizonu, śluzy strzegą również wartownicy przy wejściach. Mostu nad śluzą strzeże czołg. Jakby tego było mało, w środku są na pewno żołnierze odpowiedzialni za działanie sprzętu.
Misja zaczyna się tutaj, o zmroku. Musimy wyeliminować czołg, ponieważ jego pole ognia pokrywa obszar, w którym mamy umieścić ładunki wybuchowe. Śluzę zniszczymy, umieszczając ładunki wybuchowe w tym miejscu. Kończymy misję na lewym brzegu rzeki, skąd biegnie droga w kierunku rumuńskich gór. Cel zasadniczy. Zdobyć kuter na wyspie. Cel dodatkowy. Zdobyć cywilne ubrania. Jesteśmy daleko na tyłach wroga. Miasto Velké Gradiště jest okupowane przez Niemców, którzy cieszą się aktywnym wsparciem lokalnej administracji. Należy niepostrzeżenie przejść za posterunki policji, na których wszyscy są poddawani rewizji, ponieważ w mieście obowiązuje godzina policyjna. Jest tylko jedna droga na wyspę. Przez most. Załoga kutra siedzi, jak co wieczór, w gospodzie na wyspie. Ale niewykluczone, że na pokładzie pozostał co najmniej jeden Niemiec. W przypadku wykrycia zlecą się do nas żandarmi z całego miasta. Misję zaczynamy w tym miejscu. Musimy jak najszybciej zdobyć cywilne ubrania, aby zwiększyć szansę niepostrzeżonego dotarcia na wyspę. Tam musimy zdobyć kuter z bronią ciężką, co da nam przewagę w każdym starciu. Misja kończy się z chwilą odpłynięcia rzeką w stronę granicy z Rumunią. Cel zasadniczy. Zniszczenie śluzy. Śluza w żelaznej bramie to ważny punkt żeglugowy na rzece Danube. Odzwierciedla to jakość strzegących jej oddziałów. Oprócz stałego garnizonu, śluzy strzegą również wartownicy przy wejściach. Mostu nad śluzą strzeże czołg i transporter opancerzony. Jakby tego było mało, w środku na pewno są żołnierze obsługujący sprzęt. Jeszcze nie wiedzą o strzelaninie w Velké Gradiště, więc nie będą zbyt czujni. Na nasze szczęście. Na początku misji rozdzielimy się na dwie grupy. Jedna grupa będzie poruszać się wzdłuż wybrzeża rzeki, a druga pozostanie w łodzi. Musicie jak najszybciej dotrzeć do czołgu, kryjąc się za samochodem, a następnie go zdobyć. Trzeba to zrobić, zanim ktoś zauważy naszych kolegów w łodzi. Aby zniszczyć śluzę, trzeba wypalić w zastawę z działa czołgu. W razie opóźnienia pamiętajcie, że ściga was kilka pojazdów opancerzonych z garnizonu Velké Gradiště. Kończymy misję na lewym brzegu rzeki, skąd biegnie droga w kierunku rumuńskich gór. Cel zasadniczy. Przedostać się przez zajętą bazę partyzantów. Tuż wcześniej bazę zajęli rumuńscy żandarmi. Zabili paru partyzantów, pozostali, ścigani przez żandarmów, wycofali się dalej w góry. Odwody żandarmów zajęły bazę i teraz są zajęci rozminowywaniem terenu dookoła. Niektórzy z nich odpoczywają w bunkrach. Inni obsadzają gniazda karabinów maszynowych w okopach. Na moście po drugiej stronie rzeki został wystawiony dwuosobowy patrol. Inne patrole krążą na trasach wokół bazy. Misję zaczynamy w tym miejscu. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ teren jest silnie strzeżony i zaminowany. Musimy skorzystać z chwili zaskoczenia i przebić sobie drogę siłą. Misję kończymy w tym miejscu.
Cel zasadniczy. Utworzyć parasol osłony ogniowej dla odlatującego samolotu. Dokładnie naprzeciw nas znajdują się atakujące jednostki rumuńskich żandarmów, wspierane przez brygadę strzelców górskich. Wróg atakuje pas startowy z tych pozycji. Misję zaczynamy w tym miejscu. Musimy wsiąść na pokład samolotu i zapewnić osłonę ogniową startującej maszynie. W tym celu użyjemy również broni pokładowej. Za wszelką cenę musimy zapobiec jakiemukolwiek trafieniu samolotu przez wroga. Inaczej już po nas. Cel zasadniczy. Zniszczyć archiwa przechowywane w budynku. Cel dodatkowy. Uwolnić więzionych żołnierzy alianckich. Są to kwatery główne wroga, w których łamie się tajne kody aliantów. Alianccy jeńcy są więzieni w celach w piwnicy budynku. W celu nakłonienia do współpracy i ujawnienia tajemnic, żołnierze są poddawani nieludzkim torturom. Badacze zajmują cały budynek. Oprócz tego kwatery wartowników znajdują się na parterze i w mieszkaniu dozorcy. Archiwa są rozsiane w różnych miejscach całego budynku. Największe z nich jest na poddaszu. Teren jest patrolowany przez wartowników. Ale w zależności od pory dnia mogą tam być również inni żołnierze, zwłaszcza w parku. Misję zaczniemy w tym miejscu. Mamy niepostrzeżenie przedostać się do podziemi budynku i uwolnić jeńców tak szybko, jak to tylko możliwe. W budynku musimy w pełni wykorzystać efekt zaskoczenia. Jeśli damy wrogom cień szansy na skoordynowanie działań obronnych, będzie po nas. Musimy też zapewnić wsparcie ogniowe więźniom, którzy mają uciec w ciężarówce parkującej przed wejściem. Misja kończy się z chwilą zniszczenia archiwów za pomocą bomby zegarowej i naszego odjazdu w samochodzie osobowym. Cel zasadniczy. Pojmać żywcem Steinera i zmusić go do współpracy. Sytuacja. Jest to willa skonfiskowana wrogom państwa. W willi mieszka dowódca zakładów badawczo-produkcyjnych znajdujących się w pobliżu, a ochrona willi odpowiada randze jej mieszkańca. Sprawą najwyższej wagi jest wyeliminowanie wszelkiego oporu. Będziemy musieli poradzić sobie z wartownikami patrolującymi teren za ogrodzeniem willi. Jak również z wartownikami patrolującymi ogród. Kolejne zagrożenie stanowi operator szperacza. Pozostali wartownicy, dwuosobowy patrol, mają posterunek przy bramie, a wartownicy odwodowi stacjonują w wartowni. Prawdopodobnie w willi będzie przebywać nie tylko Steiner, ale również jego sekretarka. Misja zaczyna się tutaj. Do willi przedostaniemy się przez porte-fenêtre na parterze. Można oczywiście dostać się tam, przeskakując ogrodzenie. Niestety w ogrodzie nie ma gdzie się ukryć, więc musimy działać szybko i zdecydowanie. Misja kończy się z chwilą pojmania Steinera. Konieczne jest zabicie wszystkich wartowników i zmuszenie Steinera do współpracy. Cel zasadniczy. Zniszczyć jak najwięcej ważnego sprzętu w fabryce. Ułatwimy sobie zadanie, przebierając się w niemieckie mundury. Wszędzie będzie roić się od niemieckich żołnierzy, jak również robotników przymusowych. Skład materiałów wybuchowych jest bardzo dobrze strzeżony. Misja zaczyna się w biurze Steinera. Konieczne jest wyeliminowanie warty w składzie materiałów wybuchowych i użycie zdobytych materiałów wybuchowych do zniszczenia hali produkcyjnej. Jedyna droga ucieczki prowadzi tędy. Nie ma więc co o tym gadać. Jeśli ją zablokujecie, to będziecie musieli zaczekać na brygady ratownicze. Jesteśmy w środku obozu pracy. Stanowiska wartownicze to gniazda ciężkich karabinów maszynowych. I wieżyczki strażnicze. Wieżyczki strażnicze są mniej niebezpieczne. Następny problem stanowi wartownik przy wejściu do kopalni. Ponadto w budynku znajdują się oddziały odwodowe, a na parkingu warta. Misja zaczyna się tutaj.
Chociaż mamy na sobie niemieckie mundury, nie możemy zbyt długo polegać na przebraniu. Zdemaskowanie jest tylko kwestią czasu, więc musimy działać szybko i zdecydowanie. Przemieszczając się najkrótszą trasą na parking, a następnie musimy zdobyć pojazd opancerzony, który zapewni nam ochronę przed ogniem wroga. Kończymy misję z chwilą opuszczenia pojazdu na drodze. Okej, chłopcy. Musimy dostać się do drogi prowadzącej do Peneminde. Inaczej już po nas. Cel zasadniczy. Odlecieć z jeziora na pokładzie samolotu Catalina. Cel dodatkowy. Zaminować drogę, aby utrudnić ewentualną pogoń. Z lasu na łąkę prowadzi tylko jedna droga odpowiednia dla ciężkich pojazdów opancerzonych. Jest bardzo prawdopodobne, że będziemy ścigani przez 2 do 4 czołgów i co najmniej jedną kompanię piechoty pancernej. Misja zaczyna się tutaj. Konieczne jest zaminowanie wyjścia z lasu. W przeciwnym razie czołgi rozwieszą nas na drzewach jak spaghetti. Co więcej, konieczny jest odwrót w 2 grupach przez punkty A, C w taki sposób, aby dać pilotowi dostatecznie dużo czasu na uruchomienie silników, a nam na utrzymanie niemieckich żołnierzy z dala od samolotu. Grupy nawzajem zapewnią sobie osłonę. Zakończenie misji następuje z chwilą odlotu, ale tylko pod warunkiem, że faktycznie nie będzie żadnego zagrożenia samolotu ogniem broni lekkiej z ziemi. Cel zasadniczy. Umieścić 2 radiowe urządzenia naprowadzające w tych punktach. Zabudowania są nieustannie patrolowane przez wartowników. Przy ogrodzeniu są również wieże karabinów maszynowych. Ale z tylko jednej wieży można ostrzeliwać wnętrze kompleksu. Prawdziwe zagrożenie mogą stanowić wieże wewnątrz, te, które w tej chwili są nieobsadzone. I całe szczęście. Jeśli wrogowi się uda, będziemy mieli spory problem. Rozpoczynamy misję od zejścia z pokładu w tym miejscu. Do miejsca, w którym mają być umieszczone nadajniki, trzeba dotrzeć szybko i niepostrzeżenie. Droga wyjściowa z kompleksu jest tutaj i tu też kończy się misja. Pamiętajcie, że od chwili włączenia nadajników będziemy mieć zaledwie 5 minut, a potem marynarka wyśle nam pocztówkę z widokiem kaplicy. Cel zasadniczy. Zniszczyć wewnętrzne archiwa laboratorium. Cel dodatkowy. Zniszczyć maszt antenowy. Laboratorium z uwagi na swoją niedostępność nie jest zbyt usilnie strzeżone. Wartownicy są tutaj. Kompleks ma własny, stały garnizon, rozmieszczony w różnych budynkach. Ale nie znamy jego siły. Załoga składa się głównie z pracowników pomocniczych zatrudnionych w laboratoriach. Uczeni i ich rodziny kwaterują w mieście. Kompleks ma własny parking samochodowy, oczywiście strzeżony przez wartownika. Podobnie jak wejście do kompleksu. Misję zaczynamy w tym miejscu. Możemy przejść przez las lub szlakiem wśród skał. Wartowników trzeba koniecznie sprzątnąć bez zwracania uwagi. Najlepiej będzie jednocześnie zniszczyć archiwa i maszt. W przeciwnym razie możemy zostać zauważeni. Misję kończy odjazd drogą w samochodzie skradzionym z parkingu. Cel zasadniczy. Zniszczyć wytwórnię ciężkiej wody. Cel dodatkowy. Zdobyć pojazd.
Są to zakłady produkcyjne niezbędne Niemcom do opracowania bomby atomowej. Znajduje to odzwierciedlenie w składzie garnizonu, elitarnych jednostkach SS. Ochronę zapewniają dwie wartownie oraz warty wewnątrz kompleksu. Inni żołnierze prawdopodobnie są w budynkach, zapewne w pobliżu wewnętrznej wartowni i zbrojowni. W kompleksie jest garaż, strzeżony przez wartownika. Misję zaczynamy w tym miejscu. Musimy przeniknąć do wnętrza kompleksu niezauważeni, jeśli to w ogóle możliwe, a w przeciwnym razie mamy wtargnąć siłą. Wejście do zakładu produkcyjnego ciężkiej wody jest ukryte gdzieś w hali. Wytwórnię zniszczymy, podkładając w niej materiały wybuchowe. Misja kończy się z chwilą zdobycia ciężarówki w garażu i odjazdu drogą w kierunku miasta. Cel zasadniczy. Znaleźć drogę do doku okrętu podwodnego. Cel dodatkowy. Zdobyć niemieckie mundury dla pozostałych członków drużyny. Jest to jedna z baz dowodzenia niemieckiej floty podwodnej. W budynku panuje lekkie zamieszanie z powodu przygotowań do wyjścia okrętu podwodnego w morze. Właśnie trwa przygotowanie dowództwa okrętu podwodnego w sali konferencyjnej. A w składach przygotowują protokoły wydania zaopatrzenia. Misja zaczyna się tutaj. Tylko dwaj z nas mają niemieckie mundury, więc musimy się rozdzielić. To jest najlepsze miejsce do zdobycia następnych dwóch mundurów. Możemy zacząć szukać wejścia do doku okrętu podwodnego. Uważajcie, wejście może być chronione systemem alarmowym sterowanym z biura dowódcy. Misja kończy się w chwili przeniknięcia do tunelu. Cel zasadniczy. Wyeliminować okręt podwodny. Cel dodatkowy. Jeśli się uda, opuścić bazę na własnych nogach. Jesteśmy wewnątrz niemieckiej bazy okrętów podwodnych, w której Niemcy roją się jak dzikuny w trupie. Większość z nich jest zgromadzona wokół basenu okrętu. Wielu z nich będzie na odprawie załogi okrętu podwodnego i w wartowni. Misja zaczyna się tutaj. Mamy najszybciej jak się da dotrzeć w pobliże basenu okrętu podwodnego i nie dać się przy tym zauważyć. Przy odrobinie szczęścia luk ładunkowy torped i smarów na dziobie okrętu będzie jeszcze otwarty. Jeśli uda się Wam skrócić czas dotarcia do tego miejsca, to można będzie wysadzić okręt podwodny razem z dużą częścią bazy. Misja kończy się w chwili opuszczenia bunkra w zdobycznym pojeździe i odjeździe z bazy. Cel zasadniczy. Zdobyć nieuszkodzoną niemiecką maszynę dekodującą. Niemiecki krążownik Lützow został kilka razy trafiony torpedami i zdawało się, że zatonie. Załoga opuściła już okręt i została wzięta do niewoli. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich okręt nadal unosi się na wodzie. Przesłuchanie pojmanych marynarzy ujawniło, że na pokładzie okrętu wciąż znajdują się nieuszkodzone maszyny szyfrujące, których Niemcy nie zdążyli zniszczyć. W Akwenie widziano wiele niemieckich okrętów podwodnych, zatem podjęto decyzję o wysłaniu grupy komandosów na pokładzie samolotu Catalina. Okręt jest częściowo zatopiony, a na pokładzie nie ma żadnej załogi. Jest jednak możliwe, że Niemcy podejmą próbę ponownego zajęcia okrętu i usunięcia zeń wszystkiego, co tylko zdołają.
Wejdziemy na pokład od strony dziobu. Maszyny szyfrujące mogą być albo na mostku, albo w kabinie radiotelegrafisty. Jeśli niczego tam nie znajdziemy, to być może kilka maszyn znajduje się w składzie. Cel zasadniczy. Wywieźć niemieckiego uczonego z Pragi. Jesteśmy w centrum Pragi. Właśnie toczy się tu powstanie. Naszym zadaniem jest bezpieczne odstawienie naszego przyjaciela na lotnisko. Prawdopodobnie największym problemem będzie znalezienie drogi przez plac. Wymierzone jest weń niemieckie działo. Należy je zniszczyć. Zgodnie z najnowszymi informacjami, w strategicznie położonym budynku jest ukryty niemiecki czołg. Nasi rosyjscy sprzymierzeńcy nie mogą go zniszczyć, ponieważ czołg wjechał w wystawę sklepu. Inne informacje wskazują, że w całym mieście grasują grupy niemieckich maruderów. Należy pamiętać, że w mieście działa nieznana liczba niewykrytych snajperów, więc musimy stale mieć się na baczności. Zaczynamy w tym miejscu. Jeżeli nie zdołamy zniszczyć działa i pozostałych możliwych zasadzek, to w żaden sposób nie dotrzemy do drogi wyjściowej prowadzącej do punktu ewakuacyjnego. Należy również mieć świadomość, że z powodu naszego przyjaciela będzie nas ścigać każdy, kto w tym mieście ma chociażby proce. Możemy się spodziewać pułapek i zasadzek na każdym kroku. Nie próbujcie przedostać się na drugą stronę mostu. Tam jest rosyjska strefa miasta, a z powodu naszego przyjaciela Rosjanie nie będą zbyt przyjaźni. Powodzenia! Cel zasadniczy. Zapewnić bezpieczeństwo niemieckiemu uczonemu i nam samym. Sytuacja na lotnisku jest bardzo zagmatwana. Rosyjscy sprzymierzeńcy atakują port lotniczy z zachodu i południowego wschodu. Aktualny stan niemieckiego garnizonu lotniska jest nieznany. Niewykluczone, że jednostki przeciwlotnicze działają na północnym wschodzie, północy, wschodzie, północnym zachodzie i w centrum kompleksu. Nie potwierdzono, czy jednostki w południowej części lotniska mają obsadę. Pozostali żołnierze wroga mogą przebywać wewnątrz baraków na północnym skraju lotniska i w centrum kompleksu. Zaczynamy w tym miejscu. Musimy przedrzeć się przez bramę i dostać się na koniec pasa startowego. Wyląduje tam nasz samolot transportowy. Będzie czekać nie dłużej niż jedną minutę, więc musimy tam zdążyć na czas. Rosjanie wiedzą o naszym transporcie, więc nie będą do nas strzelać. W kompleksie panuje jednak chaos, więc musimy być przygotowani na wszystko. Pamiętajcie, że nasza misja ma ogromne znaczenie. Phoenix auf das Nest! Phoenix auf das Nest! Das Nest ruft Phoenix, fahren Sie fort. Phoenix, ich höre Sie. Das Nest, bestätigen Sie Takeoff. Takeoff bestätigt. Verstanden. Nasze tajne służby nie miały dziś szczęścia. Niemcy odkryli jednego z naszych agentów. Ten agent działał jako pilot oblatywacz samolotów odrzutowych na lotnisku Neuwitz w Prusach Wschodnich. Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, do bazy zmierza wysokiej rangi oficer kontrwywiadu, który ma przeprowadzić przesłuchanie. Na szczęście mamy szczegółowy plan jego podróży. Używając niemieckich mundurów i fałszywych dokumentów, być może uda nam się uwolnić naszego agenta. Oficer będzie jechać samochodem tą trasą. Musimy go zatrzymać gdzieś w lesie, zanim dojedzie w pobliże lotniska. Następnie jeden z członków drużyny, ubrany w niemiecki mundur, dzięki fałszywym dokumentom wjedzie skradzionym wozem do bazy, po czym spróbuje odnaleźć i uwolnić agenta. Pozostali członkowie drużyny muszą podjąć próbę przedostania się do bazy przez uszkodzony system kanalizacyjny.
Pierwotnie to ten samolot stanowił przedmiot naszego zainteresowania. Jego rewolucyjny silnik i profil skrzydeł mogą poważnie przyczynić się do naszej walki o zwycięstwo. Postarajmy się więc dolecieć z nim do Anglii bez draśnięcia. Na lotnisku stoi kilka myśliwców. Nie próbujcie odlecieć, zanim zniszczycie je wszystkie. Misję zaczynamy w tym miejscu. Cel zasadniczy numer 1. Zatrzymać oficera kontrwywiadu i dostać się do bazy jego samochodem. Cel zasadniczy numer 2. Uwolnić naszego agenta. Cel dodatkowy numer 1. Zniszczyć myśliwce wroga. Cel dodatkowy numer 2. Zdobyć bombowiec i dolecieć nim do Anglii. Uwaga! Bombowiec to prawdopodobnie maszyna czteromiejscowa, więc drużyna może liczyć tylko 3 ludzi. Aby zapewnić pełne utajnienie operacji, będziecie używać tylko niemieckiej broni. Powodzenia! Nasz lot dobiegł końca. Na szczęście do naszych linii już niedaleko, więc sztab wysyła po nas desantowiec. Pozostałe części samolotu są na pokładzie okrętu. Agent przygotowuje go do wypłynięcia. Niestety Niemcy wiedzą o naszej misji, więc będziemy musieli bronić okrętu i ładunku przed zniszczeniem. Gdy desantowiec będzie gotów do rejsu, agent powiadomi nas sygnałem syreny okrętowej. Cel zasadniczy. Chronić okręt do czasu przygotowania go do rejsu. Po sygnale wszyscy wchodzimy na pokład. Wróg, dokonując kontrofensywy, przejął jeden z mostów na tym terenie. Mamy wiarygodne informacje, że nasi saperzy wysadzili most. Możliwe jest jednak, że Niemcy szybko go naprawili albo zbudowali obok most pontonowy. Naszym zadaniem jest przerwać ten główny szlak transportowy. Cel zasadniczy. Zniszczyć wszystkie mosty. Cel dodatkowy. Ewakuować się główną drogą. Misję zaczynamy w tym miejscu. Teren jest silnie strzeżony przez jednostki pancerne oraz doborowe jednostki pancerne SS. Aż do chwili zniszczenia mostu musimy przemieszczać się, zwracając na siebie jak najmniej uwagi. Najlepiej będzie zapewne przesuwać się wzdłuż zamarzniętego brzegu rzeki tuż obok mostu. Jeśli Niemcy zbudowali most pontonowy, to składa się on zapewne z łodzi pomocniczych. Na nich umieścimy ładunki. Po zniszczeniu mostu musimy szybko ewakuować się drogą. Uważajcie na czołgi i pojazdy opancerzone. Mogą one bardzo utrudnić Wam ewakuację. Misja kończy się z chwilą przetransportowania wszystkich pozostałych członków drużyny i łazika łączności w to miejsce. Musimy znaleźć drogę przez tę część lasu przetrząsaną przez Niemców. Niemcy zawlekli do lasu dużą liczbę amerykańskich jeńców wojennych. Musimy spróbować ich odnaleźć. Gdy znajdziemy amerykańskich sprzymierzeńców, musimy ewakuować się tą drogą i przemieszczać się w kierunku naszych linii. Cel zasadniczy. Odnaleźć amerykańskich jeńców. Cel dodatkowy. Ewakuować się tą drogą i dostać się w pobliże linii aliantów. Misję zaczynamy w tym miejscu.
W całym lesie roi się od wrogów. Są tam też stare pola minowe pozostawione przez cofających się Amerykanów. Niemcy zapewne oznakowali wszystkie pola minowe, ale i tak musimy patrzeć pod nogi. W lesie mogą się również kryć niemieckie czołgi. Misja kończy się z chwilą dostarczenia łazika i wszystkich ocalałych żołnierzy w to miejsce. Wygląda na to, że jesteśmy otoczeni. Wielki skład, jedyne rozsądne miejsce odpowiednie do obrony, zajmuje pluton niemieckich komandosów, prawdopodobnie uzbrojonych w karabiny maszynowe. Jedyną nadzieję daje szybkie zajęcie magazynu i przejęcie kontroli nad działem polowym wroga. Następnie musimy się przygotować, okopać i mieć nadzieję, że zdołamy się utrzymać do chwili nadejścia jednostek amerykańskich atakujących ten sektor. Niedaleko znajduje się bateria ciężkich moździerzy, więc możemy spodziewać się ostrzału. W magazynie powinien być schron przeciwlotniczy, który uchroni nas przed najgorszym. Misję zaczynamy w tym miejscu. Cel zasadniczy. Zdobyć magazyn. Cel dodatkowy. Utrzymać pozycję do chwili nadejścia posiłków. Yes. Yes, sir. Costa Kipolis, I understand, sir. Yes, sir. Sergeant? Mieszkańcy górskiej wioski są przetrzymywani jako zakładnicy w zaminowanym budynku kościoła. Musimy ich za wszelką cenę uwolnić i dowiedzieć się, co się stało. W całej wiosce i dookoła niej roi się od partyzantów. Niewykluczone, że w okolicy jest groźny terrorysta, Costa Kipolis. Partyzanci zatarasowali drogę kilkoma zaporami. Cel zasadniczy. Uwolnić mieszkańców wioski z kościoła i zapobiec uaktywnieniu ładunków wybuchowych przez partyzantów. Cel dodatkowy? Całkowita eliminacja wroga. Misję zaczynamy w tym miejscu, poza zasięgiem patroli wroga. Musimy, nie wzbudzając podejrzeń, przedostać się do chałupki, w której prawdopodobnie znajduje się detonator. Zdobycie urządzenia detonującego uniemożliwi partyzantom odpalenie ładunków wybuchowych umieszczonych pod kościołem. Następnie mamy przejść do wioski i złamać opór wroga. Na końcu doliny wykryto niewielki obóz odwodów. Niewykluczone, że partyzanci z tego obozu spróbują zbiec głębiej w góry i ostrzec innych terrorystów. To nie ma prawa się zdarzyć. Musi ich powstrzymać co najmniej jeden członek drużyny. Misja kończy się z chwilą przemieszczenia łazika z radiem na drugi koniec doliny. Przed nami bardzo trudna część zadania. Musimy przejść przez dolinę, która dla terrorystów pełni rolę wysuniętego posterunku. Cel zasadniczy. Przemieścić łazik i członków drużyny na drugi koniec doliny. Dolina podczas wojny stanowiła główną chronioną linię zaopatrzenia Wehrmachtu. Została solidnie zbombardowana, więc możemy się spodziewać wyrw i zawad w przeróżnych miejscach. Teraz doliną posługują się partyzanci jako jedyną drogą wiodącą na południe. Cała dolina jest silnie strzeżona. Prawdopodobnie wszędzie rozmieszczono miny przeciwczołgowe. Obrona nie jest raczej zbyt skoncentrowana. Dzięki czemu będziemy mogli powoli przechodzić dolinę i eliminować wszelki opór. Misja kończy się z chwilą, gdy łazik znajdzie się w tym miejscu. Teraz nasza droga będzie prowadzić przez ruiny starożytnej świątyni. Na końcu drogi jest tunel, zatarasowany gruzem. Tunel początkowo służył prawdopodobnie jako wejście do niemieckiej bazy hydroplanów, znajdującej się na północ od tego miejsca.
Jest mało prawdopodobne, aby znajdowała się tam główna baza partyzantów. Wejście do podziemnej bazy ukryte jest raczej gdzieś w tej okolicy. W okolicy zaobserwowano również czołg, prawdopodobnie zdobyczną Panterę albo rosyjski T-34. Musimy utrzymać naszą obecność w tajemnicy tak długo, jak tylko się da. Najlepiej nasze ruchy ukryje koryto rzeki. Po dotarciu do ruin musimy szybko wyeliminować partyzantów na terenie świątyni. Misja kończy się z chwilą przedostania się pozostałych członków drużyny do podziemi. Baza partyzantów jest dokładnie naprzeciw nas. Jest to opuszczona baza hydroplanów, używana dawniej przez Luftwaffe. Baza jest usytuowana wewnątrz olbrzymiego klifu. Prawdopodobnie cała baza jest silnie strzeżona. Niewykluczone, że znajdują się tam również jednostki specjalne sowieckiego NKWD. Cel zasadniczy. Eliminacja Kostakipulosa. Cel dodatkowy numer 1. Złamanie wszelkiego oporu wroga. Cel dodatkowy numer 2. Zniszczyć wszystkie zdatne do użytku hydroplany w doku. Pierwsze piętro prawdopodobnie stanowi jedynie obszar składowania. Uważajcie na amunicję i baryłki z paliwem. Po zejściu na niższe piętro musimy przemieszczać się bardzo szybko. Wróg z pewnością ściągnie wszystkie siły, by nas dorwać. Kostakipulos zapewne będzie się trzymać z dala od walki. Gdy zorientuje się, że nie ma szans, prawdopodobnie spróbuje odlecieć. Nie może mu się udać. Powodzenia!
Wir haben nichts gefunden. Das ist unmöglich. Weitermachen. Jawohl. Błoto, taką lubimy tu najbardziej. Kiedy z tobą skończę, nie pozna cię nawet rodzona matka. Co w twoim wypadku nie będzie taką złą rzeczą? W porządku, a teraz słuchaj uważnie. Musisz przejść przez rurę. Pamiętaj, będę cię obserwował, więc bierz się do roboty. Później po kładce i przez drewniane płotki, a następnie... Do góry po ścianie, tak szybko, jakby cię gonił diabeł. I w dół do okopu. Padnij wtedy na brzuch, żołnierzu, żeby przedostać się pod drutem kolczastym. Zaraz zakosztujesz ziemi! Zobaczymy, co potrafisz! Naprzód! Trzymaj się nisko, wchodzimy w zasięg radaru i przestańcie gadać, ta częstotliwość ma być czysta. Daj spokój, Mike, tu nie ma nic poza kilometrami śniegu i lodu. Tak, tylko to wcipkowanie może pomóc pokonać nudę tej misji. Wiem, co masz na myśli. Wolałbym raczej być z chłopakami walczącymi z Luftwaffe. Naprawdę? A ja jestem tu dla fascynującej rozmowy. Łatwo ci mówić, jesteś tu właśnie na tej misji. Jesteśmy nad wybrzeżem, podciągnij. Wchodzimy na 4.00. Chłopaki, w dole! To wygląda interesująco. Cholera! Mamy towarzystwo na piątym! Wygląda na to, że jest to tłum! Są tu za nami! Rozumiem, zajmę się nimi! Uważaj, masz go na ogonie! Wiem! Zaraz cię dorwię! Cholera! Nie dam rady! Spróbuj skupić się w chmurach! Czarna dwójka! Gdzie jesteś? Nie widzę się! Dorwał mnie! Psia krew spada! Baza? Dorwali czarną dwójkę! Wracamy do bazy! Was sagen Sie bei der Besprechung über diesen Einsatz? Da war ein Feindflugzeug gesehen und Sie haben es abgeschossen. Sehr schön, Leutnant. Sehr schön. Który wrócił z północno-zachodniego wybrzeża Lofotów, zrobił zdjęcia nieznanego kompleksu zabudowań położonego na południe od portu Stamsund. Analiza zdjęć wykazała, że jest to rafineria ropy naftowej w budowie, jednakże partyzanci z norweskiego ruchu oporu sugerują, że może być to coś całkowicie innego. Kompleks na powierzchni może być tylko przykrywką. Możliwe, że jest to ściśle tajny ośrodek badawczy, którego główna część znajduje się pod ziemią. Twoim zadaniem w tej misji jest zdobycie szczegółowych informacji na temat instalacji i jej otoczenia. W trakcie operacji będziesz musiał zlikwidować wszelki opór nieprzyjaciela w tym obszarze. W trakcie lotu zwiadowczego zaginął pilot myśliwca osłony. Musisz dowiedzieć się, co się z nim stało. Zgodnie z prognozą pogody natkniesz się na silny wiatr i duże opady śniegu, więc skok nie będzie prosty. Tu znajduje się planowana strefa zrzutu. Stąd udasz się na wschód, gdzie powinien czekać na ciebie przewodnik Sigurd Vesa, członek norweskiego ruchu oporu. Jako jeden z mieszkańców pobliskiej wioski rybackiej zna teren i zależnie od sytuacji będzie w stanie pomóc ci dojść najbezpieczniejszą drogą do kompleksu. Kompleks jest dobrze strzeżony i twoim pierwszym zadaniem będzie wyeliminowanie strażników przy ogrodzeniu. Następnie zabezpiecz i zbadaj cały obszar. Możesz także spodziewać się niemieckich patroli i posiłków zaalarmowanych przez katastrofę Spitfire'a, który towarzyszył samolotowi rozpoznawczemu. Uważaj więc i wybierz uzbrojenie oraz wyposażenie bardzo dokładnie. Cele misji są bardzo proste. Spotkaj się z członkiem norweskiego ruchu oporu. Norweg musi przeżyć. Dostań się do kompleksu. Zabij strażników wokół ogrodzenia. Oczyść obszar z jednostek wroga.
Zbadaj cały obszar budowy, znajdź wejście do podziemnego kompleksu i zbierz oddział w tym miejscu. Powodzenia! Z 940. Cały świat jest ogarnięty wojną. Potęgi świata gromadzą swoje armii i oczekują, że nasza drużyna przeszkodzi Niemcom, prowadząc operację na tyłach wrogów. Burzowa pogoda nad Norwegią rzuca naszą taką niczym aniołem. Całą naszą nadzieję pokładamy w Pirozie, który jako jedyny może nas dostarczyć na strefę. Udajemy się na akcję, wiedząc, że nie zabraknie nam odwagi do wypełnienia misji. Pewnego dnia wspomnimy, że my już odpowie sam. Ryzykowaliśmy nasze życie dla całego świata. Spróbuj oddychać przez nos, inaczej twój oddech zamarznie w twojej masce. Nie odzywaj się, jeżeli nie musisz. Inaczej twój oddech zamarznie w twojej masce. Ostatnie sprawdzenie sprzętu. Jesteśmy nad strefą zrzutu. Zrozumiałem. Naprzód! Jesteśmy spóźnieni! Nie spodziewają się nas na dole! Powodzenia! Ruszać się! Wyskakiwa! Po wejściu do podziemi twoim zadaniem będzie zdobycie wszelkich materiałów i wyników badań, jakie uda ci się tam znaleźć. Sukces misji zależy od tego, czy uda ci się zbadać całą fabrykę. Wywiad donosi, że są tam prowadzone badania nad rozwojem lotnictwa. Nawet jeżeli wywiad się myli, nic nie może ujść twojej uwadze i musisz przeszukać wszystkie laboratoria. Kończąc misję, umieść ładunki wybuchowe w kompleksie tak, by wyrządzić jak najwięcej zniszczeń. W ten sposób zniweczysz lub przynajmniej spowolnisz prowadzone badania i zmusisz Niemców do przeniesienia całego projektu w inne miejsce. Niestety nie mamy szczegółowych informacji na temat załogi i jej wyposażenia we wnętrzu kompleksu. Postaraj się pozostać niezauważony i poruszać się bardzo cicho, bez zwracania na siebie uwagi. Na szczęście siły przeciwnika są związane innymi operacjami aliantów. Jednocześnie z twoją misją przeprowadzany jest atak na rafinerię w pobliżu miasta Svolvær. Okręty HMS King George V i HMS Nelson, mała łódź torpedowa i okręt podwodny Sunfish zaatakują niemieckie okręty w porcie Stamsund. Możesz więc skupić się na swym zadaniu. Musisz zdobyć lub sfotografować wszystkie materiały związane z prowadzonymi badaniami. Umieść ładunki wybuchowe w różnych miejscach kompleksu i wróć na powierzchnię. Powodzenia! Operacja Śnieżna Kula zbliża się do zakończenia. Nie możesz dłużej zostać w kompleksie. Musisz kontynuować misję. Najpierw musisz wrócić do strefy zrzutu. Musisz ponownie skontaktować się z Sigurdem. Przed zaokrętowaniem się na łodzi ewakuacyjnej musisz zabrać zestrzelonego pilota. Zgodnie z oryginalnym planem, znowu będziesz współpracował z członkiem norweskiego ruchu oporu, Sigurdem Vessa. Sigurd zabierze cię do rannego pilota, porucznika Kena Wilsa, ukrywającego się od momentu, gdy został zestrzelony. Znajdziesz go prawdopodobnie w pobliżu miejsca, gdzie wylądował, w chacie lub gdzieś w jej otoczeniu. Wróć z porucznikiem do portu, gdzie spotkasz wracający do Anglii po udanym ataku na Svolvær i Stamsund oddział komandosów. Cele misji to: opuść fabrykę i znajdź ponownie norweskiego partyzanta Vessa. Spotkaj się z zestrzelonym pilotem myśliwca.
Zabierz rannego pilota Wilsa z chaty i wróć do doków. Powodzenia i do roboty. Przechodzimy do ostatniej fazy zadania, która wymaga podróży do oddalonej o kilka mil od brzegu dryfującej góry lodowej. Niestety dokumenty, które zdobyłeś kilka godzin wcześniej, nie ujawniły tak wiele, jak zakładaliśmy. Oczekiwaliśmy, że znajdziemy więcej w podziemnym kompleksie, ale nadal brakuje kluczowych informacji oraz większości dokumentów. Z map, fotografii, zapisów i notatek na temat transportów zaopatrzenia dowiedzieliśmy się, że główne wyniki badań zostały zebrane i przygotowane do transportu w norweskiej stacji meteorologicznej Nyksund. Stacja umieszczona jest na górze lodowej, a niemiecka załoga opuszcza stację dziś rano z całym archiwum. Łódź podwodna U-58, dowodzona przez kapitana Ramlowa, została wysłana z doków zaopatrzeniowych, aby ją wspomóc. Nie wiadomo, czy uda ci się dotrzeć tam dostatecznie wcześnie, by ich powstrzymać. Jako że nie mamy dostatecznie dużo informacji o przeciwniku, konieczne będzie zbadanie obszaru z dużej odległości przed rozpoczęciem misji. Jedyną przewagą, jaką posiadasz w tej misji, jest dobra pogoda i znakomita widoczność, która sprzyja zadaniom związanym z rozpoznaniem. Gdy ocenisz sytuację, działaj szybko, ponieważ bez elementu zaskoczenia nie można zagwarantować powodzenia tego zadania. A więc zadania są jasne. Opanuj stację meteorologiczną i zdobądź resztę ważnych dokumentów. Powodzenia! 8 listopada 15 tysięcy ludzi przybyło do Afryki jako uzupełnienie oddziałów osi. Obszar ten jest teraz silnie broniony. Lotnisko Abnsin-Oan stało się teraz jedną z kluczowych baz wojsk włoskich i niemieckich. Adiutant Rommla, Hans Schumann, który przewozi do Berlina plany niemieckiego ataku autorstwa Lisa Pustyni, przeprowadzi prawdopodobnie inspekcję tego obiektu. Zakładamy, że Schumann z kilkoma włoskimi oficerami i personelem znajduje się w jednym z budynków lotniska. Największym problemem będzie dostać się do głównego budynku lotniska, który jest silnie strzeżony. Należy spodziewać się silnego oporu. W celu odwrócenia uwagi można podpalić te zbiorniki paliwa. Późniejszy rozwój wypadków zadecyduje o powodzeniu misji. Według wywiadu akcja powinna być szybka i bezproblemowa. Musisz koniecznie przeszukać całe lotnisko i wyeliminować wszelki opór wroga. Pamiętaj także, że na tym obszarze mogą znajdować się zarówno dodatkowe włoskie jednostki, jak i kilku pilotów Luftwaffe. Postaraj się także zniszczyć wszystkie włoskie samoloty oraz cały sprzęt lotniczy. To znacznie ułatwi życie naszym chłopcom na froncie. Cele misji to... Znajdź i pojmij Hansa Schumana. Zabij wszystkich wrogów na lotnisku. Zniszcz wszystkie samoloty wroga i wyposażenie. Powodzenia! Amico, non ti immagini neanche come mi sono arrabbiato quando l'ho saputo. Mi sono detto, ma è impossibile. Ma li conosci, stanno solo facendo il loro lavoro. Giornata, mi sento fortunato. Facciamo un altro giro. Non se ne parla. Non ho molto tempo e aspettiamo visite. Che notizia? Di chi si tratta? Non ne so molto, ma è meglio essere preparati. Specialmente quando guardo il nostro capo. Dagli un'occhiata. Sta tremando per colpa di questa visita. Santo cielo, perché proprio a me? Mamma mia, sono più le ispezioni che i combattimenti. Tranquillo. Schumann non resterà qui un minuto più del necessario. Eccolo che arriva. Buona anima di mia madre, fa che tutto funzioni alla perfezione. Qui sembra una discarica. Se Schumann se ne accorgerà, sarà l'ultimo posto che vedrà.
Capitano Bariselli, comandante dell'aeroporto di Absin One, signore. Oberst Schumann, Routineinspektion. Podczas drogi do celu czeka cię przeprawa przez piaskowe wydmy leżące na obszarze zwanym przez miejscowych Hamada al-Hamra. W ciągu ostatnich tygodni o tę część drogi toczyły się tu zażarte walki. Teraz obszar ten jest kontrolowany przez kilka słabo uzbrojonych jednostek Afrika Korps. Z pewnością natkniesz się na niedobitki niemieckich jednostek strzegących konwojów z zaopatrzeniem. Przygotuj się więc na silny opór. Aktywność lotnictwa w tym rejonie jest bardzo duża, ponieważ Niemcy przegrupowują się i wzmacniają swe pozycje we wszystkich pobliskich oazach. Prawdopodobnie natkniesz się na swej drodze na rozległe pola minowe. Zachowaj więc czujność. W tej części misji jesteś zdany tylko na siebie. Nie wiemy, na jakie siły przeciwnika możesz się natknąć. Więc powodzenia! Po udanej przeprawie przez pola minowe i uporaniu się z napotkanymi jednostkami przeciwnika dotarłeś do małej oazy zajmowanej przez Niemców. W ciągu dwóch najbliższych dni wojska sprzymierzonych planują przejść przez ten teren. Twoim zadaniem jest oczyszczenie im drogi. Oaza Banhira jest jednym z niewielu źródeł wody pitnej na całym obszarze. Zakładamy, że nadal jest broniona przez żołnierzy nieprzyjaciela. Ze strategicznego punktu widzenia ma ona dla aliantów kluczowe znaczenie, ponieważ dowództwo planuje wykorzystanie jej wkrótce jako szpitala polowego. Musisz zlikwidować wszelki opór i całkowicie oczyścić Banhirę z jednostek wroga. Zwiad powinien pokazać, że wróg najprawdopodobniej skoncentrował obronę na murach i będzie zaciekle bronił głównej bramy. Najpierw musisz wyeliminować te pozycje. Ważne jest zajęcie meczetu i otaczających go budynków wewnątrz oazy. Znajdująca się tu radiostacja wykorzystywana jest przez Niemców do koordynacji ruchów jednostek zmechanizowanych na pustyni. Dzięki podsłuchowi mamy dokładne rozeznanie w sytuacji na całym terenie. Jeżeli będzie to możliwe, użyj radiostacji, aby skontaktować się z dowództwem i poinformować o wykonaniu misji oraz o przejęciu Banhiry. Misja ma następujące cele. Zniszcz pozycje obronne wroga. Zdobądź oazę i meczet. Poinformuj dowództwo o zdobyciu oazy. Okej, zróbmy to. Powodzenia. Dowództwo wie, że udało ci się zdobyć Banhirę, jednakże nie jesteśmy pewni, czy długo pozostanie ona w twoich rękach. Nasłuch radiowy potwierdził, że niemieckie posiłki zbliżają się do oazy z południowego zachodu. Nie możemy zagwarantować, że z innych kierunków nie pojawią się dodatkowe jednostki wroga. Jesteśmy pewni, że nie są to tylko oddziały piechoty. Nadjeżdżają jednostki pancerne, aby wesprzeć niemiecką 5. dywizję. Ze względu na fakt, że wojska wroga odcinają cię od zbliżających się jednostek alianckich, obrona oazy spoczywa w twoich rękach. Jedyne, co możemy zrobić, to dostarczenie ci zaopatrzenia i zrzucenie małego oddziału wsparcia. Mimo tego, ta nocna misja będzie dość trudna, ponieważ przeciwnik ma nad tobą znaczną przewagę liczebną. Nie znamy niemieckich planów ataku. Nie wiemy też, jak długo będziesz miał bronić Banhiry. Bądź więc czujny. Dodatkowo, musisz strzec ciężarówki. Będzie potrzebna, aby dostać się do Dajburn po odparciu niemieckich wojsk.
Jeżeli nie uda ci się obronić pojazdu, musisz spróbować zdobyć inny pojazd na atakujących jednostkach wroga. Jako że siły przeciwnika są znacznie liczniejsze, użyj strategii i taktyki, aby go pokonać. Wykorzystaj więc wszelkie możliwości obrony, jakie oferuje ci to miejsce. Wykorzystaj ciężkie karabiny maszynowe na narożnikach murów obronnych. Zabezpiecz i osłaniaj główną drogę dojazdową do oazy. A snajperów rozmieść na strategicznych pozycjach. Spójrzmy jeszcze raz. Masz następujące zadania. Obroń oazę przed wojskami wroga. Chroń ciężarówkę lub zdobądź inny środek transportu. Powodzenia i oby Bóg był z wami. Witamy w Dyburn. Prawdopodobnie na tym lotnisku znajduje się adiutant Rommla, były pilot pułkownik Hans Schumann. Twoim zadaniem jest pojmanie go wraz z planami Rommla i odeskortowanie do alianckiego dowództwa. Zdjęcia lotnicze zrobione przedwczoraj pokazują, że na lotnisku znajduje się wiele samolotów różnego typu. Twoim zadaniem jest przejęcie jednego z nich, zmuszenie Schumanna do pilotowania maszyny i powrót z nim do Wielkiej Brytanii. Masz do dyspozycji niemieckie mundury. Sam wiesz, jak je wykorzystać najlepiej. W tej misji nie musisz pozostać niezauważony. Jeżeli zostaniesz odkryty, będziesz musiał szybko wyeliminować stanowiska wroga w pobliżu pasa startowego. W przeciwnym wypadku, twoje szanse na udaną ucieczkę zmaleją do zera. Zdjęcia pokazują, że w pobliżu lotniska znajdują się magazyny. W tym miejscu. Znajdziesz w nich dość wyposażenia, aby zadać wrogowi dotkliwe straty. Oczywiście nie wiemy, gdzie jest dokładnie Schumann. Prawdopodobnie od momentu przybycia znajduje się w głównym budynku lotniska. Miejmy nadzieję, że tym razem nikomu nie uda się uciec, a podróż powrotna będzie łatwa. Naprzód! Bezpiecznej podróży! Die Vorhersage war falsch. Ein Sandsturm nähert sich. Die Flugzeuge müssen abgedeckt werden. Heißt das, wir werden nicht abgelöst? Hauptmann Strossmeier braucht noch 4 Männer. Wir haben Hangar 2 und 3 geräumt. Nimm Kraus und Hubner. Gut. Nimm die Papiere mit und komm dann wegen des neuen Dienstplans zurück. Sieh nur, der Nachschub kommt endlich. Nachschub? Aber der sollte doch erst am Freitag kommen. Halt! Ihre Papiere bitte! Wir haben Sie nicht vor Freitag erwartet. Was ist auf dem Laster? Fettzeug und Uniformen. Uniformen? Na gut, scheint alles in Ordnung zu sein. Fahren Sie weiter. Schranke hoch! Jest taka, że wracacie. Zła to fakt, że ściga nas całe stado niemieckich myśliwców. Tym razem zadanie nie będzie proste. Musisz przelecieć przez kanion. Musisz obronić samolot za wszelką cenę, wykorzystując broń pokładową przeciwko myśliwcom wroga. Wróg na pewno nie pozwoli ci przedostać się przez kanion bez walki. Powodzenia! Cholera!
Otrzymaliśmy zdjęcia z lotu rozpoznawczego nad fiordem Alten. Potwierdzają one, że znajduje się tam chluba Kriegsmarine, pancernik Tirpitz. W pobliżu wykryto jeszcze inny okręt. W oparciu o nasłuch radiowy przypuszczamy, że znajduje się na nim Enigma. Według wywiadu jest to Trawler Olaf, niewielka jednostka ze skromną załogą. Tirpitz ukrywający się w norweskim fiordzie jest częścią operacji Sicilian i wraz z Scharnhorstem stanowi poważne zagrożenie dla marynarki królewskiej. Jako że wszystkie próby zatopienia Tirpitza zawiodły, dowództwo zdecydowało się na przeprowadzenie tej operacji, której zadaniem będzie również kradzież Enigmy. Operacja rozpocznie się, jak tylko transportowiec udający norweską łódź rybacką dostarczy twoje wyposażenie i miniaturowe łodzie podwodne na bezpieczną odległość. Zanurz się dostatecznie głęboko, aby niepostrzeżenie zbliżyć się do Tirpitza i umieścić kilka min magnetycznych na dnie jego kadłuba. Następnie, unikając wykrycia przez załogi obu okrętów, umieść ładunki pod kadłubem trawlera. Musisz także, tak szybko jak to możliwe, przeszukać pokład trawlera i znaleźć Enigmę. W żadnym wypadku nie może zobaczyć cię załoga Tirpitza. Na miniaturowych łodziach podwodnych wróć na pokład transportowca, który zabierze cię zanim ładunki wybuchną. Nie wydaje się, żeby w wąskim ujściu fiordu była umieszczona sieć przeciwtorpedowa. Nie spodziewamy się więc większych problemów w trakcie misji. Wiesz, jakie masz zadania. Ruszaj! Powodzenia! W gęstej dżungli półwyspu Maimio w pobliżu góry Arkanjoma toczą się ciężkie walki. Czoło japońskiej dywizji na wzgórzu 170 wycofuje się wzdłuż drogi do mostu na rzece Thegyan. Celem misji jest zniszczenie mostu i wyrządzenie jak największych szkód japońskiej dywizji. Jest to ostatnia droga w tym rejonie, którą mogą przemieszczać się ich transporty z wojskiem i zaopatrzeniem. Większość transportów zdąża do Akiap, małej osady w pobliżu rzeki. Twoja misja ma za zadanie określenie stanu i celu tych tajemniczych transportów. Cały obszar otaczający most i obóz jest pod kontrolą karabinów maszynowych w bunkrach i gęsto pokryty polami minowymi. Jak tylko zrealizujesz zadania misji, udaj się do strefy ewakuacji. Powtórzmy główne punkty raz jeszcze. Tu rozpoczynasz swoją misję. To jest most, który powinieneś zniszczyć. To jest osada Akiap. A tu znajduje się strefa ewakuacyjna. Będziesz miał do czynienia z przeciwnikiem, dla którego klęska jest śmiertelną hańbą. Pamiętaj o tym. To wzgórze 170, ostatni punkt oporu wroga na półwyspie. Jeżeli zdobędziemy ten punkt, przejmiemy kontrolę nad całym obszarem, włącznie z wybrzeżem.
Poruszaj się szybko w rozproszonej formacji. Wykorzystaj nierówności terenu, aby ukryć swoją pozycję. Wzniesienie terenu pozwala jedynie na przeprowadzenie frontalnego ataku. Nie będzie to proste nawet ze wsparciem trzycalowych dział i czołgu Sherman. Niestety wokół wzgórza znajduje się także sieć bunkrów ze stanowiskami karabinów maszynowych i pola minowe. Uważaj na wzruszoną ziemię i umieszczone w niej pułapki. Wróg jest podstępny, a jego morale bardzo wysokie. Spodziewaj się niezwykle silnego oporu i samobójczych ataków. Powodzenia! Was hast du ihm gesagt? Hoffentlich nicht. Grüß dich! Zamek Adler jest ukryty głęboko w lesie Kreuzwald w południowo-zachodniej części Austrii. W jego murach znajdują się tajne archiwa Abwehry, zawierające listę niemieckich tajnych agentów, członków SS, ich rodzin oraz innych kontaktów na całym świecie. Od ciebie zależy, w jaki sposób dostaniesz się niezauważony do zamku i zdobędziesz te dokumenty. Według wywiadu do zamku można dotrzeć dwoma drogami, ale jedna z tych dróg prowadząca przez starą zamkową kryptę została zablokowana podczas prac budowlanych w 1942 roku i nie jest od tamtego czasu używana. Druga droga wiedzie przez las i może bezpiecznie zaprowadzić cię do wąwozu, w którym rozpoczyna się misja. Od tego momentu musisz być bardzo ostrożny, ponieważ ściany wąwozu tworzą wąski korytarz, w którym łatwo możesz stać się celem ataku. Pułkownik Liebfert z 50. Dywizji Piechoty rozmieścił patrole na całym obszarze, a wywiad donosi o gnieździe karabinu maszynowego umieszczonym na końcu drogi. Zgodnie z planem będziesz musiał przejąć ciężarówkę z zaopatrzeniem, zdobyć niemiecki mundur i dokumenty i w przebraniu przedostać się do kompleksu zamkowego. Działaj szybko i skutecznie. Nie dopuść, aby personel stacji poinformował strażę na zamku o twojej obecności. W innym przypadku zostaniesz odkryty i dalsza obecność w okolicach zamku nie będzie możliwa. Powodzenia! Mist, ich muss Alarm geben! Ruf schnell die Schlosswachen! Was zum... Es ist tot! Es funktioniert nicht! Verdammt! Verdammt, was sollen wir jetzt tun? Tylko jeden z was spróbuje dostać się do wnętrza zamku Adler. Przemieszczanie się całego oddziału spowoduje zbędne ryzyko, którego raczej wolelibyśmy uniknąć. Gdy dostaniesz się na dziedziniec, musisz znaleźć dowódcę straży, kapitana Maitiga, i okazać mu skradzione dokumenty. Mamy pewne podstawowe informacje od naszego człowieka wewnątrz zamku, z którym będziesz musiał się niezwłocznie skontaktować. Agentką jest porucznik Elisabeth Salter. Na zamku występuje jako Ulrike Burkhardt. Nazwa kodowa MI5 i hasło pozwalające na twoją identyfikację to Aquitania. Salter pomoże ci odnaleźć tajne archiwa, w których przechowywane są dokumenty o wielkim znaczeniu dla naszego wywiadu. Strata tych dokumentów wywoła panikę w najwyższych kręgach nazistowskich Niemiec. Gdy zdobędziesz dokumenty, jak najszybciej uciekniesz z zamku wraz z agentką Salter. W przeciwnym wypadku znajdziecie się w wielkim niebezpieczeństwie. W trakcie tej misji musisz ukryć przed wrogiem swoją prawdziwą tożsamość. Bądź ostrożny i nie rzucaj się w oczy. Możesz narazić całą misję, jeśli w trakcie operacji otwarcie użyjesz broni. Jeśli wróg zorientuje się, kim naprawdę jesteś, nie będziesz miał żadnej szansy na ucieczkę. Powodzenia! Przyniosłem amunicję. Tu są dokumenty. Ein Moment. Stadtfeld ist dafür zuständig.
Er ist in der Arkade auf der anderen Seite der Tür da. Warten Sie, ich sag ihm Bescheid. Hauptsturmführer, die Munition ist da. Ich schicke den Fahrer mit den Papieren. Jawohl. Sie können jetzt gehen. Einhundert links. 4470. Alpha. 100. Verstanden. Ende. Munition sammeln! Worauf warten Sie noch? Los! Zur Seite! Forteca Cousson została zbudowana w 1798 roku w celu ochrony francuskich szlaków handlowych. W 1941 roku została zajęta przez niemiecką Kriegsmarine i znajduje się tam teraz dywizja artylerii przeciwlotniczej Luftwaffe. Jej głównym celem jest rozbijanie i niszczenie alianckich konwojów zaopatrzeniowych. Konwoje korzystają z różnych tras, ale niezależnie którędy popłyną, i tak natkną się na okręty podwodne Denica. Wielokrotnie próbowano zdobyć i zabezpieczyć fortecę, ale żadna z tych prób nie powiodła się. Teraz twoja kolej. Ze względu na doskonałą obronę przeciwlotniczą nie jest możliwe przeprowadzenie ataku z powietrza. Nalot mógłby także uszkodzić lub zniszczyć latarnię morską, niezwykle przydatną na tych zdradzieckich wodach. Celem tej misji jest zniszczenie wszystkich stanowisk artyleryjskich i innych jednostek wroga wewnątrz fortecy. Oddział i potrzebny ekwipunek zostanie przetransportowany na łodzi. Korzystając z akwalungów, dostań się do wnętrza fortecy poprzez stare podwodne kanały. Trasę możesz wybrać dowolnie, jednakże przez niektóre z tuneli nie można się już przedostać. Kolejnym zadaniem jest uruchomienie latarni morskiej. Będzie to sygnał dla naszego konwoju zaopatrzeniowego przygotowanego do wyjścia w morze. Przyszłe postępy naszych sojuszników w Europie zależą od powodzenia tej misji. Miejmy nadzieję, że zwycięstwo będzie po naszej stronie. W porządku, powtórzmy jeszcze raz główne punkty. Niezauważony przedostań się do fortecy. Zniszcz wszystkie działa, najpierw aktywne. Zabij obsługę dział i resztę garnizonu. W odpowiednim momencie uruchom latarnię morską. Powodzenia! Część 17. Dywizji pod dowództwem generała Heckera wycofuje się przez miasto Morol, około 70 mil na zachód od Caen. Natknęli się w centrum na dużą grupę sił amerykańskich, żołnierzy ze 101. Dywizji Spadochroniarzy. Mała grupa spadochroniarzy próbuje utrzymać swoją pozycję w budynku banku Metropolitan. Reszta nadal walczy, mimo iż zostali zepchnięci na obrzeża miasta. Twoim zadaniem jest dostanie się do budynku banku, aby udzielić wsparcia walczącym do czasu przybycia posiłków. Możesz dostać się do centrum od wschodu, przez tylny dziedziniec, klasztor i ten na wpół zrujnowany budynek. Podążaj wzdłuż ulicy Ave de la Paix do bramy fabryki Lefebvre Fabrique, która posłuży za punkt orientacyjny. Ruiny i szczątki budynków stanowią dobrą osłonę w trakcie walki, ale pamiętaj, że na tym obszarze roi się od snajperów wroga. Poruszaj się szybko, ale ostrożnie. Ważne jest, aby twoi ludzie osłaniali się wzajemnie podczas poruszania się przez miasto. Przedostanie się przez pusty plac Place d'Armes będzie najbardziej niebezpieczną częścią zadania. Za jedyną osłonę służyć tam może jedynie fontanna. Po wejściu do banku zajmij stanowiska ogniowe i czekaj na przybycie posiłków. Powodzenia! '29 stycznia lokalny oddział partyzantów zaatakował duży konwój zaopatrzeniowy Wehrmachtu. Udało im się zdobyć materiały i plany do produkcji ściśle tajnego pancerza nowego typu, używanego przy produkcji pojazdów bojowych. Zastosowanie takiego pancerza może oznaczać znaczne zwiększenie odporności ciężkiego sprzętu. Dokumenty te były prawdopodobnie przewożone do Pilzna lub do praskich zakładów zbrojeniowych, gdzie miała rozpocząć się produkcja. Oczywiście Gestapo chce się dowiedzieć, kto stał za atakiem i gdzie znajdują się teraz wszystkie materiały. Naszą misją będzie odebranie dokumentów od Trebickiego, jedynego z przywódców ruchu oporu, który przekaże je nam w umówionym miejscu.
Spotkanie ma się odbyć mile na północny zachód od stacji kolejowej Liptakow. Musisz wynieść materiały z obszaru, na którym Niemcy skoncentrowali poszukiwania. Atmosfera w kraju jest napięta, a mieszkańcy obawiają się gestapo. Nie licz więc na ich pomoc. Bądź bardzo ostrożny i nie podejmuj zbędnego ryzyka. Stawka jest bardzo wysoka. Powodzenia. Kim do cholery jesteś? Nazywam się Mach. Jestem nauczycielem. Przybyłem, żeby was ostrzec. W zastępstwie mojego kolegi Jerzego. To znaczy pana Trybskiego. Skąd mamy wiedzieć, czy możemy ci zaufać? Pozwólcie. Coś wam pokażę. Proszę, spójrzcie na to. Zrobili mi to, kiedy byłem w więzieniu. Uciekłem ponad rok temu. Dobrze, wierzę ci. Dlaczego Trybski nie przyszedł osobiście? Mogliśmy cię zabić. Wiem, przepraszam, Maria. Ja muszę wam coś powiedzieć. Gestapo zabrało Jerzego i przesłuchuje go na stacji kolejowej. Obawiam się, że nie wytrzyma zbyt długo. Może im wszystko powiedzieć. To niedobrze. Postaramy się do niego dotrzeć, zanim zacznie mówić. Czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć? To znaczy... Tak, to może wam pomóc. Spróbujcie znaleźć telegrafistę. Spytajcie go o szczegóły. On jest jednym z nas. Dzięki. Teraz powinieneś stąd wyjść. Dziś wieczorem trzymaj się z dala od stacji kolejowej. Zrozumiałeś? Oczywiście. Proszę, pospieszcie się i bądźcie Do cholery! Zabój! Został potwornie. Przykro, musiałem. Teraz to nieważne. Zrobiłeś, co mogłeś. Proszę się nie przejmować. Gdzie są teraz dokumenty? Maje Freiberg. Günther von Freiberg. Rozumiem. Znajdziemy go obiecnie. Jest pan bohaterem, a my jesteśmy pańskim. Cholera. Odszedł. Wczoraj, 3 maja, została przechwycona informacja o planowanym powstaniu w Pradze. Wiemy, że w wyniku tego SS Gruppenführer Frank wzmacnia swe siły i pozycje obronne. Twoim zadaniem jest pojmanie Günthera von Freiberga, który wraz ze swymi ludźmi podąża do Pragi, aby wzmocnić tamtejsze oddziały Waffen-SS. Po ataku partyzantów na pociąg, Freiberg wraz ze swym oddziałem utknął w tunelu. Masz więc unikalną okazję, aby utrudnić i tak już mocno skomplikowane plany niemieckiego okupanta. Pomóż partyzantom powalić wroga na kolana. Z Bogiem! Guten Abend. Ist alles in Ordnung? Tak. Chciałbym porozmawiać ze Schwarzem, zanim tam potrzebę. Idź i przekonać go natychmiast. Przerwać ogień! Przerwać! Jestem Obergruppenführer Freiberg. Słyszycie mnie? Jestem oficerem. Poddaję się! Posiadam informacje, które mogą was zainteresować. Przekażę je w zamian za darowanie mi, jeżeli weźmiecie mnie jako jeńca i odprowadzicie bezpiecznie do jednego z waszych obozów. Zapewniam, że to się wam może opłacić.
pociąg udało ci się pokrzyżować niemieckie plany wzmocnienia sił w Pradze. Twoim następnym zadaniem będzie przekazanie pułkownika Freiberga w ręce aliantów, a dokładnie żołnierzom 97. Amerykańskiej Dywizji Piechoty, dowodzonej przez generała Robertsona. Masz spotkać się z oddziałami piechoty generała Robertsona, 6 mil od wsi Lota, w kierunku Pilzna. W miejscu przekazania znajduje się mały tartak, w którym masz się zjawić w południe. Niemcy pod dowództwem marszałka Schernera próbują się przegrupować i utrzymać swoje pozycje. Wygląda na to, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Pułkownik Günther von Freiberg ma interesujące informacje na temat aktualnej taktyki Niemców i ich przyszłych planów na wypadek śmierci Hitlera. Konieczne jest zatem przekazanie go w ręce Amerykanów za wszelką cenę. Jednostki Waffen-SS operujące na tym terenie mają nadal silną motywację i zamierzają walczyć do ostatniej kropli krwi. Musisz bardzo uważać i być czujny. Wróg nie ma nic do stracenia. Powodzenia! War noch nicht auf Patrouille. Kannst du Max hierher schicken? Ja, aber er ist gerade zum Wagen gegangen. Ich sag's ihm, wenn er zurückkommt. Posłuchaj, słyszysz to? Nadchodzą twoi sędziowie. Nie myśl, że uda ci się mnie przestraszyć. Nie mam zamiaru. Wstawaj. Idziesz na wycieczkę. On należy do was. Obiecaliśmy, że będzie traktowany zgodnie z jego stopniem oficerskim. Możesz więc go karmić. Co jakiś czas. Jasne. A na święto dziękczynienia możesz dać mu drinka. Dobrze się spisałeś. Być może. Dlatego mamy dla ciebie nową... Dlaczego nie jestem zdziwiony? Trzymajcie się, chłopcy. Dziękuję wam, chłopcy. Bezpiecznej podróży. Cóż, zobaczmy. Co my tutaj mamy? Zwiad Armii Stanów Zjednoczonych, operujący na południowym zachodzie, poinformował nas o kilku rozbitych i zdezorientowanych niemieckich jednostkach, próbujących uciec ze zrabowanymi łupami. Są to skradzione z państwowego skarbca sztaby złota, relikwie i inne przedmioty o wartości historycznej. Niemcy zajęli kilka domów w Bromowie i używają ich do ukrywania łupu. Wydaje się, że ich zamiarem jest podzielenie łupu i próba przekroczenia granicy w małych grupach. Misja rozpocznie się kilkaset metrów od drogi, która biegnie przez wioskę. Będziesz więc musiał przeszukać większość budynków w wiosce, aby znaleźć ukryty łup. Twoim zadaniem jest nie tylko odnalezienie łupu i pokrzyżowanie planów wroga, ale także przeprowadzenie szturmu na zbliżający się konwój. Spróbuj pojmać niemieckich oficerów, na których się natkniesz. Zostaną wydani aliantom i oddani pod sąd wojenny. Poza budynkami, w których ukryto skradzione złoto i paliwo, w wiosce powinien znajdować się także punkt dowodzenia, połączony ze składem broni. Przeciwnik rozmieszczony jest wszędzie w Bromowie. W większości są to żołnierze Wehrmachtu. Jest wśród nich także kilku członków SS. Mogą znajdować się gdziekolwiek w wiosce i należy spodziewać się silnego oporu. Podejrzewamy jednak, że żołnierze myślą raczej o ucieczce ze zrabowanym złotem niż o wygrywaniu wojny. Tak czy inaczej, twoje zadania pozostają bez zmian. Postępuj zgodnie z planem misji.
Am Mittwoch treffe ich ihn. Aber es kommt darauf an, wann wir aus diesem Loch kommen. Ich glaube, wir machen uns Freitag oder Samstag auf den Weg. Das wäre gut, denn ich muss hier noch ein bisschen was einkaufen. Ja, genau. Kontrolujesz całą wioskę. Skoncentruj się na zbliżającym się konwoju. Upewnij się, że nie ucieknie żaden pojazd. Skoncentruj się głównie na drodze wyjazdowej z wioski. Przypuszczamy, że Niemcy wyślą najpierw jednostki, które skierują się w kierunku głównych magazynów i zbadają sytuację. Nawet jeśli będzie to mały oddział, bądź ostrożny. Jeśli jednostka zwiadowcza da sygnał, reszta konwoju ruszy w drogę. To moment, na który będziesz czekał. Postaraj się przygotować. Zajmij dogodne pozycje, zdobądź ciężkie uzbrojenie. Jeżeli zdołasz, zniszcz wszystkie pojazdy i zabij załogi, zanim obie grupy połączą swe siły przeciwko tobie. Podobnie jak w poprzedniej misji, nie możesz pozwolić, by ktokolwiek uciekł. To kolejna nocna misja, postaraj się więc kontrolować zmęczenie i utrzymać gotowość. Nie mamy informacji o liczebności oddziałów, ale możemy zakładać, że ochrona konwoju będzie świetnie uzbrojona. Powodzenia! Hören Sie gut zu. Ja? Das gefällt mir nicht. Unsere Einheiten sollten hier sein. Fangen Sie mit der Fahrzeugwartung an und lassen Sie Ihre Männer Defensivstellungen einnehmen. Leutnant, nehmen Sie Ihre Männer und sichern Sie die Straße vor uns ab. Sie nehmen mit Ihren Männern den unteren Teil der Straße. Jawohl. Die anderen nehmen ihre Waffen und postieren sich ums Haus. Worauf warten Sie noch? Los! Jawohl. Plany się zmieniły. Dowiedzieliśmy się, że część konwoju wiozącego złoto i inne kosztowności zmierza do bunkra w lesie Szumawa. Elitarny oddział SS, dowodzony przez pułkownika von Clausena, wybrał ten bunkier na swoją ostatnią kryjówkę. Von Clausen został zidentyfikowany jako kluczowa postać w powojennych strukturach zakonspirowanych nazistów. Celem misji jest odszukanie tajnych dokumentów von Clausena, co do istnienia których mieliśmy dotychczas tylko podejrzenia. Dokumenty zawierają informacje o kontach bankowych, szczegółowe informacje o wysoko postawionych działaczach nazistowskich i informatorach, którzy mają otrzymać skradzione złoto. Operacja rozpocznie się na południowym zboczu doliny, gdzie drzewa zostały ścięte w czasie budowy bunkra. Na wschodzie znajduje się niemieckie stanowisko radiowe osłaniane przez czołg. Zalecane jest zniszczenie tego stanowiska, ponieważ jego działanie może spowodować późniejsze problemy. Następnie udaj się na zachód, do głównego bunkra. Rozpoznanie podaje, że na dnie doliny znajduje się obóz, w którym możesz natknąć się na opór wroga. Z tego punktu od bunkra dzielicie tylko kilkaset metrów, ale będziesz musiał wywalczyć sobie do niego drogę. Jeżeli uda ci się wyeliminować załogę bunkra, następnym celem będzie odnalezienie von Clausena i zdobycie jego dokumentu. Będzie to ostateczny cios dla wroga. Powodzenia! Thank you.
diabli! Rosjanie tu są! Wierzcie! On tam! Берегись! Вы заходите слева, остальные к земле! И прикрывайте бункер! Вы уже говорили с ними? Никак нет, товарищ майор! Ждем вас! Эй, Витам! Документы, которые у вас наши! Понимаешь? Наши! Дайте нам их! Это мы вас и... Nie ma mowy! Druga wojna światowa przyniosła wiele zmian w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Wojna przyspieszyła rozwój przemysłu i badań naukowych, ale było to oczywiście podporządkowane priorytetom wojny, wymyśleniu skuteczniejszych sposobów walki z wrogiem. Wynikiem tego było stworzenie przez Brytyjczyków kilku nowych typów jednostek. Pierwszą z nich była jednostka zwana Commandos, która przeznaczona była do atakowania wroga za liniami frontu. Później z tej formacji powstał SAS. Pomysłodawcą i twórcą jednostek SAS był młody brytyjski oficer David Stirling. David Stirling urodził się w roku 1915. Wraz z innymi brytyjskimi jednostkami w Afryce Północnej wielokrotnie brał udział w nieudanych atakach na placówki wroga. W końcu zdał sobie sprawę z tego, że mały i znakomicie zorganizowany oddział świetnie wyszkolonych żołnierzy ma szansę zadać wrogowi znaczne straty, pozostając w tym czasie niezauważonym. Stirling przekonał swoich zwierzchników, aby użyć żołnierzy z SAS do strategicznych zadań. Najważniejsze obiekty położone za liniami wroga były celami ich misji. Wkrótce liczba operacji zakończonych sukcesem znacznie wzrosła. Nawet dziś, gdy sztuka prowadzenia wojny tak bardzo zmieniła się od czasów II wojny światowej, nie oznacza to niestety, że ludzkość wyciągnęła wnioski z historii i stała się bardziej odpowiedzialna. Narody będą prowadzić ze sobą wojny do czasu, aż zrozumieją, że najcenniejszą i najważniejszą na świecie rzeczą jest ludzkie życie. Szczególnie, gdy ludzie mają szansę przeżyć je w czasie pokoju. Wielu wspaniałych ludzi straciło swe życie podczas tej strasznej wojny. Ich poświęcenie nie może zostać zapomniane. You won't need reminding that the German submarine fleet has caused extensive damage to our naval forces. Commanders therefore planned a mission which, if successful, could turn the tables in our favor. The following operation is part of that mission. Our objective is to attack and destroy the enemy submarines where they're most vulnerable. The German Navy's submarine dockyard, which is protected by a military base and barracks. A frontal attack would be suicidal. We therefore have to infiltrate the dockyard secretly, place the explosives on the U-boats, and then leave silently. You will approach the base from this position. Further progress is dependent on the silent elimination of guards and, of course,
covering your tracks. Bear in mind, if shooting starts, the entire base will be alerted and your chances of escape will be minimal. After you have entered the dockyard and placed the charges on the U-boats, a further mission objective must be completed. There are also a number of oil reserves that could be ignited to act as a beacon. You're to place a homing transmitter in the compound, which Allied bombers will be able to locate. Ideally, place the transmitter in this area. Once all mission objectives have been accomplished, evacuate quickly and silently with your entire team to this location. The success of the mission requires courage, decisiveness, and of course, a great deal of good fortune. Wie geht es unseren Gästen heute? Hoffentlich kümmert ihr euch angemessen um sie. Bisher hat sich niemand beschwert. Gut. Wenn sie versuchen zu fliehen, erschießt ihr sie. Alle. Jawohl. We've just received the following report. Within the last few days, an American B-24 Liberator bomber was shot down over the desert by a German fighter. The bomber was on a mission to take high-level photographs of troop deployments in Dan-is Zarin. Some of the crew bailed out and were captured by the town's garrison, where they are now being held and interrogated. Worst of all, the Liberator was equipped with a top-secret prototype of a photogrammetry device. As yet, the Germans know nothing about it. But it's almost certain they'll be sending engineering experts to the wreckage, and that sooner or later, they'll find the device among the debris. As there are no American troops operating in this area, our mission is to locate the wreckage and destroy it, along with all equipment on board. We must also find and rescue the captured crew. You will proceed as follows. Enter the town via these access routes. The captured crew are being held in this building. As soon as they've been freed, escort them to this location and hand them over to the LRDG unit. All Liberator crew members must, of course, survive your rescue mission. Your progress must be quick, and your intervention basically hit and run while the guards are mustering their forces. Bear in mind, it's highly likely that troops from nearby units will try to call for reinforcements. Good luck. Time is a luxury we don't have, so we've got to take a highly risky step. Your mission is to fight your way through this area, passing through the canyon as fast as possible to reach the other side. The canyon connects the town with the location where the Liberator crashed. It's the shortest route between the two points. Heavy fighting has recently taken place here between our troops and Africa Corps units, which are advancing in pursuit of retreating British forces. The canyon is important for the Germans, as it is ideal for rest and regrouping before their next assault. You should be aware that citizens of nearby towns sometimes raid the battleground. They are divided into two factions. Fortunately, at this moment, pro-British freedom fighters are present in the canyon and its vicinity. So, gentlemen, you're taking the shortest route and the most dangerous, but time is our enemy. So hurry. Damn it.
this is war. So we'll just have to improvise. Now for the final stage of the operation. Approach the crash site from the southwest, where the canyon leads onto open countryside. From the south, a rock face cuts off the area. The north is bordered by rocks and the ruins of a deserted town. Your mission is to destroy the wreck of the Liberator and the prototype of the photogrammeter. We cannot let this top-secret device fall into enemy hands. The pilot you rescued told us that the wreckage is located approximately halfway between the rock face and the town ruins. We expect the aircraft wreckage to be guarded by enemy soldiers. Unfortunately, the fighter sent to take photographs of the Liberator disappeared without trace before he could transmit his last position, so the level of enemy presence is unknown. The Germans will remain in the area until they can remove the device and rendezvous with their transport group. As soon as your objective has been accomplished, assemble at the evacuation zone located here. From this point, there is a road leading north towards the nearest port. We've already lost time fighting in the canyon, so get moving. Hans, hörst du mich? Na klar, beruhig dich. Wir müssen den Laster entladen. Auf zu jammern. Die Kisten kommen wieder an die Wand da. Na gut, viel Glück. Gleichfalls. Come va? Ho avuto giornate migliori. Cosa facevi prima di arruolarti? Non molto. Non riuscivo a trovare lavoro per colpa della depressione economica. Quando potevo mi davo da... Secondo gli ultimi rapporti, lo sbarco è previsto a nord. Ciò non significa che possiamo prenderci una vacanza. Al contrario, è necessario aumentare le sentinelle e avere sempre un battaglione pronto alle postazioni di tiro. Signor Sì, informerò i capi squadra. Desiderate inviare un rapporto alle roccaforti vicine? Certamente. Fra un minuto potrà essere consegnata all'ufficiale addetto alle comunicazioni. Un'ultima cosa. Voglio un radiofonista sempre disponibile. In caso di sbarco, è altamente probabile che la situazione cambi continuamente. Senza comunicazioni non posso inviare ordini. Ma queste sono cose che sapete benissimo. Certamente, signore. Mi occuperò io di tutto. The imminent landings in Sicily mean we've another tough mission ahead of us. But if we succeed, we can minimize damage to our invasion fleet as it approaches Syracuse Bay. Coastal artillery batteries jeopardize the fleet, and we've tried to destroy them in several raids. However, the Allied bombers sustained terrible losses due to significant enemy presence along the coastline. Now, we've been able to obtain some aerial photographs of this area, so we know the location of individual batteries. Your mission is to eliminate the coastal artillery cannon. There are three of them in your given location. As you'd expect, the batteries are guarded by a number of troops, and it'll be up to you to deal with them. When the mission has been accomplished, leave the area and await further instructions. Yeah.
Destroying the artillery batteries was only part of your mission in preparation for the Sicilian landings. The enemy is now heavily mobilized, and it is crucial that we restrict their movements. This is one of the key roads that German and Italian troops use for transporting personnel and supplies to the coast. The road runs over hilly terrain, and here it crosses a bridge over an otherwise impassable ravine. It's used by both light and heavy military vehicles. Your mission is to destroy the bridge. We can't afford to let even one tank pass over it. 3 SAS teams will participate in this operation and are already in the area, so you won't be on your own out there. Your rendezvous with the other units is planned for 0800 hours in this location, where you will rearm and divide into groups that will take the bridge from this side. We expect light enemy resistance, but we don't know anything for sure about their total number. When assaulting the other side of the ravine, make use of the steep terrain and watch out for snipers. The enemy won't hesitate, so watch your backs. Captain Steering, sir. Show him in. Come in, please. Reporting as ordered, sir. No need to be so formal. Please sit down. Tea or coffee? Tea, please. Right. You're aware of the situation in France. The German forces are strong, and operations to liberate the captured territory will not be easy. I agree. But as this is the case, what can we do, sir? Well, as the enemy believes that they have the upper hand, they have become, well, somewhat complacent. What did you have in mind, sir? Yes, I was hoping you'd be interested. We have to strike under cover, and where they're least expected. That's why your unit has been formed. Can you be more specific, sir? Yes. I'm referring to the railways, bridges, ammunition stores, and air bases. Thank you. You're welcome. So, what do you say, Steering? We've got a plane on standby, and our men are ready and well. In truth, they can't wait to see action. The question is, are the results worth the risk? If your mission is successful, we will gain a greater strategic advantage over the Germans. You see, each magazine that doesn't reach the frontline troops, every plane that can be destroyed on the ground, every train that doesn't reach its destination, means less loss of life on our side. Another result will be that Germans will begin to question where they establish their bases of operations. We can give the impression that our forces are much closer to their positions than they think we are. So, what are your thoughts? Well, it's dangerous, risky, and the chances of being successful are small. We're ready to go as soon as you give the order, sir. Gentlemen, it's time to put pressure on the Germans in their own territory. As many as 150 SAS men will be dropped into this area. The operation is sabotage. Disrupting the railways, destroying enemy equipment and ammunition depot, and capturing German officers. Our role within the operation is to destroy the ammunition depot and eliminate its personnel. You will be transported by air to the drop zone and will bail out here, at the edge of the meadow, not very far from the mission target. First, you have to assemble your entire company next to this demolished building. Move cautiously.
If you attract the German soldiers' attention, it may severely undermine the smooth running of the entire mission. This is the recommended route leading to the ammunition depot, which is located here. There is an oil supply depot nearby, which it would be good to destroy, but don't take any unnecessary risks. The depot area is fenced off and manned by the best guards our enemy has, so approaching the building is not going to be easy. As we don't have any details about the guards or possible booby traps lying in wait, it's up to you to assess the situation and how to proceed. When the depot and the other secondary targets have been destroyed, there will be another mission waiting for you. The depot's destruction is the agreed signal for French freedom fighters to gather here and join you. Which concludes this part of the operation. You will proceed further with orders from command based on the situation. That is all. Our SAS colleagues have been captured, and we don't plan on leaving them behind. They are to be executed, that much is clear. As is the fact that they wouldn't leave us if roles were reversed. We need more time to prepare the rescue mission. And our only hope of buying that time is to eliminate the Gestapo officer who will be leading the interrogation and who has final authority to order our friends' executions. We believe that the Gestapo officer will pass by here on the way to a farm near Dijon, where he will meet with a French informer. This man, the mayor of a nearby village, is responsible for the execution of many French citizens who he named to the Gestapo as collaborators with the resistance. The Maquis have asked us to capture him and hand him over. If the mission is successful, we'll be killing two birds with one stone. You will gather and take up positions around the farm just before the meeting takes place. As soon as the officer gets out of the vehicle, wait for a suitable moment and attack. The officer and all German troops must be killed. We cannot risk any of them escaping and alerting others to our position. Capture the informer. We need him alive in order to hand him over to the partisans. We'll let them take care of him. So here is a brief summary. Eliminate the Gestapo officer and all German soldiers. Take the informer prisoner. Let no one escape. All clear? Good luck. Niemanden rein. Ich habe Sie erwartet. Kommen Sie herein. Der Bürgermeister ist also auch darin verwickelt. Warum sollte er das tun? Das ergibt keinen Sinn. Er muss doch wissen, dass ihn die Leute lynchen, wenn das rauskommt. Er untersteht zwar unserem Schutz, aber wir können ihn keine 24 Stunden am Tag bewachen. Ich kann es auch nicht erklären. Ich glaube, er hat einfach Angst. Wir haben alle Angst. Aber wenn das sein einziges Motiv ist, halte ich ihn nicht für sehr verlässlich. Vielleicht sollten wir ihn beseitigen und durch eine loyalere Person ersetzen. Was meinen Sie? Das können Sie nicht von mir verlangen. Du musst es ja nicht selbst tun. Aber du weißt, wie man Leute manipuliert. Und du könntest an seiner Stelle Bürgermeister werden. Was sagst du? Das wäre gut. Aber was, wenn Sie den Krieg verlieren? Ich wäre der erste Mann, den Sie hinrichten. Machst du Witze? Wovon redest du da? Wie sollen wir denn den Krieg verlieren? Du wagst es, so etwas zu sagen? Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Sie wissen doch, wie die Dinge an der Front stehen. Alles ist möglich. Du bist ein Feigling. Wir brauchen einen starken Mann, der weiß, was er will und Risiken eingeht. Ich sage nicht, dass ich nicht auf Ihrer Seite bin. Ich habe nur meine Zweifel, das müssen Sie verstehen. Nein. Wir riskieren alle unser Leben. Von dir erwartet das keiner. Sie haben mich falsch verstanden. Gehen wir die Einzelheiten noch einmal durch. Tiens, regardez qui voilà. Monsieur Maurier, vous savez ce qui vous attend? Le tribunal se réunira demain
Et pour votre trahison, ne comptez rien de mieux que la part de mort. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. De quel droit? Je n'ai rien fait de mal. Ferme-la, sale chien! À cause de toi, de nombreuses personnes sont mortes. Et ton exécution ne soulagera même pas la peine de leur famille. Du calme. Nous parlerons de ça plus tard. Men, words don't exist by which we can express our thanks for what you've done for us. We hope this will end soon, and that we'll all live to see the end of it. Thank you. The Germans have discovered and stormed the secret base of the SAS paratroopers who supported the French partisans. These were large units, and sadly, only a few of our comrades survived. They're currently being interrogated, and in accordance with Hitler's commando order, it won't be long before they are executed. By eliminating the German officer, we have acquired a limited amount of time, so it's possible that we'll be able to prevent the massacre. Approach the battle zone from this side. A shot from a signal pistol will announce that partisan fighters have begun the attack. They will open fire and blow up the oil depot. Then it'll be your turn. Penetrate the base and eliminate every soldier and anyone who resists. You have to act quickly to locate your captured SAS comrades and free them. Be careful. According to our latest information, there are minefields located here, and this should be the safest way through. The mission must be executed perfectly. The lives of your fellow soldiers are in your hands. Good luck, gentlemen. May God be with you. If you don't have anything against it, then I want to propose the following approach. When you're ready, give us a signal by gunfire or flare. We'll detonate the fuel store immediately after. That should divert their attention away from the main attack. The rest will be up to you. We'll have to get out of there. Okay, let's get going. Good luck. So keen to pick up souvenirs like the parabola. There must be a good reason why the Germans use it. Watch this. Colts are cold, and I don't reckon the army will use any other weapon for the next 20 years.